Zanim omówimy zagadnienie sądu, a jest to jedno z najpiękniejszych i najbardziej obszernych zagadnień, którymi zajmuje się Pismo Święte, chciałbym, abyśmy wrócili do tych tekstów z 7 rozdziału, które bezpośrednio wiążą się z kwestią sądu. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, poznajecie, w którym miejscu jesteśmy? Gdy Daniel widział już 4 zwierzęta, gdy widział to 4 zwierzę, na którego głowie wyrosło 10 i później jeden wyrasta. Był to mały róg. 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie, i usta, które mówiły słowa, zuchwałe słowa. A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Bóg tak został określony tutaj. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, no to nie fair. To tak, jak gdyby się starzał Bóg i już go jako sędziwego tutaj prorok ogląda. W Piśmie Świętym, a w ogóle na Bliskim i Dalekim Wschodzie, starszy wiek, sędziwy wiek to mądrość. Nie zawsze to bywa dzisiaj, tak? Ale tak było to uznane i jako doświadczonego, jako istotę, która zna zagadnienie, tym bardziej jako sędzia, który zna wszystkie sprawy, które są potrzebne, ażeby sprawiedliwy wyrok zapadł. W tej wizji Daniel tak zobaczył Boga. Jego szata była biała jak śnieg. Moglibyśmy mówić o symbolice szat w Piśmie Świętym, o wielu, wielu rzeczach. Ale my chcemy skoncentrować się dzisiaj na sądzie i na tych sprawach najważniejszych, związanych z zagadnieniem sądu. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego, 1000 tysięcy służyło mu, 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim, zasiadł sąd i otworzono księgi. Tutaj te liczby, które padają, 1000 tysięcy służyło mu. Ile to jest 1000 tysięcy? A 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Jaka to liczba? 100 milionów, prawda? 100 milionów. A więc gdy w liście do Hebrajczyków czytamy o ilości aniołów, bo tu moglibyśmy sobie wyliczyć i powiedzieć, my wiemy, ile jest tych, którzy służą Bogu na Jego dworze i tych, którzy są do Jego dyspozycji, czyli aniołów. 101 milionów. To nie jest tak. W Nowym Testamencie czytamy na ten temat taką wypowiedź. Przystąpiliście do niezliczonej rzeszy aniołów. Tutaj to określenie 10 tysięcy to jest miriada. To jest największa liczba, jaką starożytni w ogóle znali. Pomnożona przez siebie. A więc to jest coś, co przekraczało ich wyobrażenia. To jest do potęgi ta miriada, czyli te 10 tysięcy. Potem na dźwięk tych zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem, widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone, wrzucone do ognia. Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę. Długość ich życia była ograniczona do pewnego czasu i okresu. A więc najpierw przedstawiona została scena sądu, następnie czym sąd się zajmuje i jakie wyroki tutaj padają, jakie są wykonane. I wiersz 13 i 14, który informuje nas, że na tę scenę sądu przychodzi ktoś podobny do Syna Człowieczego. W Starym Testamencie mogło to oznaczać ktoś podobny do człowieka. Cała księga Ezechiela, gdy ją czytamy, gdy Bóg zwraca się do proroka, to zwraca się do niego Synu Człowieczy. A więc człowieku.
Dopiero przez pryzmat Nowego Testamentu i tekstów, którymi dzisiaj również się zajmiemy, rozumiemy, że to pojęcie Syna Człowieczego, który przychodzi na sąd i odbiera chwałę, cześć, hołdy i królestwo, to jest nikt inny jak ten, który sam siebie, będąc na tej ziemi, nazwał Synem Człowieczym, który będąc istotą boską, sam się uniżył, stał się jak niewolnik, człowiek, a następnie poszedł na krzyż, aby za nas umrzeć. Daniel go ogląda właśnie w scenie sądu. Dlaczego? Bo ta scena sądu, jak wiemy, wczoraj to studiowaliśmy, to jest wydarzenie w czasach Nowego Testamentu. I wtedy to pojęcie Syna Człowieczego jest dobrze przez nas rozumiane z uwagi na posiadanie Ewangelii. Gdy patrzyłem, ów wróg prowadził wojnę ze świętymi, przemógł ich, aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego i nadszedł czas, aby święci otrzymali królestwo. Na ziemi panowały te cztery potęgi. Wyliczmy sobie je. Babilon, licząc od potęgi Neobabilonu, od czasów Nebukadnezara, czy jego ojca Nebopolasara. A więc Babilon, Medopersja, następnie była Grecja, a później Rzym, Imperium Rzymskie. A następnie te 10 rogów i ten mały róg. I gdy kończy się supremacja tego małego rogu, mija ten okres czas, czasy i pół czasu, czyli od roku 538, od edyktu Justyniana, cesarza wschodniorzymskiego, o prymacie tego metropolity czy tego biskupa, który zasiadał w Rzymie. Wtedy powinienem może uzupełniająco do wczorajszego wykładu powiedzieć, wtedy w chrześcijaństwie istnieją metropolie, jest ich 5, które zaczynają z sobą już w IV, V, a w VI wieku na początku jest ostra rywalizacja o prymat między nimi. Jedna metropolia była w Jerozolimie, a więc ten, który zasiadał jako naczelny biskup czy metropolita w Jerozolimie, miał bardzo mocne atuty. Tam Jezus Chrystus umarł. A więc wypada, aby stolicą chrześcijaństwa było to miejsce, gdzie on żył, działał i oddał za nas życie, gdzie z martwych powstał, skąd wstąpił do nieba. W Antiochii była kolejna metropolia. To było to miasto syryjskie, gdzie apostoł Paweł należał do tego zboru, do tej gminy chrześcijańskiej i stamtąd realizował wszystkie 3 podróże misyjne. A więc ekspansja, misja to były atuty właśnie Antiochii. Kolejne miejsce to była Aleksandria w Egipcie. Aleksandria wsławiona była tym, że tam dokonano pierwszego przekładu w ogóle ksiąg Starego Testamentu. Tam została stworzona Septuaginta, tłumaczenie 70 uczonych wszystkich tekstów świętych, jakie mieli Hebrajczycy, na język grecki, który wtedy był bardzo rozpowszechniony. Kolejnym metropolitą był ten, który zasiadał w Konstantynopolu, w tej nowej stolicy Imperium Wschodniego, Bizancjum. Co było jego atutem? To jest stolica. Imperium Zachodnie już nie istnieje. Tutaj najważniejsze wydarzenia następują. Tu powinna być stolica, która będzie zarządzać całym chrześcijaństwem. I wreszcie był metropolita biskup w Rzymie. I Justynian zadecydował. Zresztą dążeniem cesarzy chylącego się do upadku imperium było, żeby je utrzymać na siłę, aby mogło istnieć. A więc skoro nie udało się to zrobić, a więc poprzez chrześcijaństwo będziemy próbowali scalić to imperium z powrotem. W Konstantynopolu Justynian rozumował, jestem ja,
cesarz. Ja potrzebuję metropolitę w Rzymie. I ustanowił go głową wszystkich metropolii, wszystkich biskupstw i całego chrześcijaństwa. Tak wyrósł ten mały róg. Ale tutaj jest powiedziane, że gdy prowadził on wojnę ze świętymi i przemógł im, to jest bardzo przykre, bo gdy mówimy o takich smutnych stronach chrześcijaństwa, to my, którzy jesteśmy chrześcijanami, czujemy ból w sercu. Łatwo powiedzieć, to pewna grupa chrześcijan zrobiła. To ci, co przejęli władzę, oni to zrobili. Nie, nie bądźmy, powiem obrazowo, lichymi kibicami drużyny futbolowej. Wiecie, jak zachowuje się taki kibic? Jak drużyna wygrała, to hurra, wygraliśmy, jesteśmy dobrzy. A jak przegrała i drugi raz przegrała i jeszcze raz zawiodła, dziad, nie pójdę więcej, oni kopać nie potrafią piłki. To się stało w chrześcijaństwie, a my jesteśmy chrześcijanami. I nieraz łatwo jest wskazać pewną grupę ludzi i oskarżyć o to, że to zrobili. Apostoł Paweł chyba z tym miał do czynienia, podczas gdy był na tej ziemi i w liście do Efezjan, gdy obserwował, jak ludzie między sobą się wykluczają, kłócą, oskarżają, mówią, bracia, my nie mamy boju przeciwko krwi i ciału. Nie walczmy z sobą. Mamy jednego przeciwnika. Księstwa, królestwa. Te moce ciemności, które starają się zniszczyć nas wszystkich. Bóg miłuje nawet tych, co popełniają grzechy i chce ich przywrócić z powrotem. Diabeł chce, abyśmy górowali, podnosili wysoko głowę, jeżeli myśmy się nie potknęli akurat w tym momencie. A to, żeśmy się potknęli w wielu innych sprawach, nikt o tym nie wie. Miejmy więcej serca i miłości do ludzi, za których Chrystus umarł, którzy popełnili grzechy, wielkie grzechy, targnęli się nawet na prawo Boże, jak wczoraj mówiliśmy. Ale prawa Bożego nie da się zmienić. Prawo Boże jest nienaruszalne. I módlmy się sami o siebie, abyśmy nie popadli w taką samą zarozumiałość, jak wtedy te pięć metropolii chrześcijańskich. A jeżeli zlecone nam będzie jakieś prowadzenie, jakaś funkcja, ażeby pomóc chrześcijaństwu, by było razem, to nie zadzierajmy głowy. Nie czujmy się lepsi, czujmy się sługami. I wtedy chrześcijaństwo będzie chrześcijaństwem. Te zróżnicowania, które istnieją na mapie chrześcijaństwa, dokonane zostały przez ludzi, przez niskie instynkty nasze, nas chrześcijan. A Bóg chce nam to przebaczyć. Chce nas znowu zebrać jako jedną rodzinę. I gdy o tym mówimy i mówimy o sądzie, to wiem, że w niektórych umysłach jakaś nuta triumfu się pojawia. Nareszcie, a więc ukarany będzie ten, co nabroił. Tak, zostanie ukarany. Nie dlatego, że to nabroił, tylko dlatego, że nie chciał zawrócić z tej drogi. Bo przebaczenie i krew Chrystusa jest dla każdego grzesznika. Ale o tym jeszcze dzisiaj będziemy mówili. I potem odbędzie się sąd. To było właśnie po tym okresie supremacji. Doprowadziła nas ta historia prześladowań chrześcijańskich, a w ciemnym średniowieczu historycy nadal prowadzą spór i to nie zmienia żadnego faktu. Czy niektórzy mówią, że 30 milionów chrześcijan zabitych było przez chrześcijan, którzy górowali jako chrześcijanie w średniowieczu?
Nie wolno było czytać Biblii. Często tekstem Biblii, który ktoś czytał, podpalany był stos, na którym płonął za to, że ją czytał, że ją miał. Że ktoś nie uważał tego najwyższego ludzkiego autorytetu w chrześcijaństwie jako autorytet Boży, tylko wiedział, że Bóg jest jedynym nieomylnym Bogiem. Jedyną istotą, która pragnie naszego zbawienia i prosi nas, abyśmy sobie nawzajem w tym pomagali. I wtedy, gdy odbędzie się sąd, jak wiemy, i te zwierzęta, i te ideologie, i ten mały róg, i ta supremacja, i to dokazywanie przestanie istnieć. Zakończy się ludzkie panowanie na tej ziemi, a królestwo będzie oddane świętym Najwyższego. Drodzy, na pierwszych stronicach Pisma Świętego czytamy, że Bóg stworzył tę ziemię. Urządził ją na mieszkanie dla nas, dla rodziny ludzkiej. Wyposażył tę naszą planetę we wszystko, abyśmy mogli nie tylko egzystować, ale rozwijać się tutaj. Wiemy jednak, że Bóg został przed tą pierwszą parą ludzką oskarżony przez kogoś, kto zupełnie niewinnie i dosyć ciekawie wyglądał, bo szatan przyjął medium węża, węża uskrzydlonego, węża, który mówił, węża, który miał pewien zasób wiedzy, ale węża, który zakwestionował to wszystko, co Bóg oznajmił Adamowi i Ewie. I teraz Adam i Ewa stanęli wobec alternatywy. I tam w raju nie chodziło o zjedzenie owocu. Zjedzenie owocu było następstwem tego, co się stało. Adam i Ewa mieli teraz dwie opinie. Jedna to była opinia samego Stwórcy, druga to była opinia tego nowego jegomościa, niezwykle atrakcyjnego i ciekawego. I wtedy podjęli decyzję. Dobrze, że przyszedł, on ma rację. Oderwali się od Boga. To było wotum nieufności wobec Boga. Ale zauważamy, że Bóg zaraz poszedł za człowiekiem i mówili: gdzie jesteś? Czy wiesz, co się z tobą stało? Czy wiesz, że dla ciebie jest ratunek? Czy wiesz, że dalej cię miłuje? Czy wiesz, że chce cię uratować? Ale od tej pory na tej ziemi i nie tylko istnieje wielki bój, wielki spór, wielkie zmaganie pomiędzy mocami ciemności i pomiędzy Bogiem i Jego zastępami światłości. Pod wpływem tych oskarżeń człowiek zaprzedał siebie, a tym samym i wszystko, co posiadał, szatanowi. Dlatego, gdy Chrystus był na tej ziemi, powiedział: oto idzie książę tego świata. Oto dlaczego, gdy w czasach Hioba, to jest 15 wieków przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, gdy szatan trafia na naradę synów Bożych, to Bóg go pyta: gdzie byłeś? Szatan mówi: jak to gdzie byłem? Na ziemi. Ziemia jest moja. Wszystko i wszyscy do mnie należą. A Bóg mówi: a nie znalazłeś tam chociaż jednego człowieka? I rozpoczyna się historia Hioba. Bardzo bolesna, ale cudowna i zwycięska. Ta ocena, czy szatan jest życzliwy nam, oferując wszystko? Czy Bóg jest nam życzliwy, który często mówi: bądź powściągliwy, nie galopuj, bo możesz zajść nie tam, gdzie chcesz. Potem człowiek zrozumiał, co się stało. I od tamtego czasu każdy z nas jest przęgnięty w ten bój, który toczy się na tej ziemi, a 2000 lat
od naszego czasu licząc, wstecz, ponad 2000 lat, Chrystus, ten książę wojsk anielskich, przyszedł na ten świat, aby żyć tak, jak my żyjemy, umrzeć swoje życie. I tuż przed swoją śmiercią powiedział do swoich uczniów i zgromadzonych ludzi: to jest szczególny moment. To jest sąd tego świata. Teraz się rozstrzygnie, jakie będą losy świata. Teraz się rozstrzygnie, kto ma rację. Teraz się rozstrzygnie, aby ludzie wszyscy wiedzieli, w którą stronę pójść. A ja, gdy będę podwyższony od ziemi, a mówił w ten sposób o swojej śmierci, pociągnę wszystkich do siebie. Jakie to cudowne jest, że myśmy się spotkali z tą radosną nowiną o tej wielkiej miłości naszego Boga, który nas zaprasza do siebie w każdej sytuacji. Daniel widział, że na scenie podczas procesu sądowego pojawia się Syn Człowieczy i Jemu oddana jest chwała, Jemu oddawana jest cześć, Jemu oddane jest królestwo, to, które diabeł wydarł Adamowi i Ewie. Chrystus swoją śmiercią je odzyskał. Pytanie jest, dlaczego to trwa od momentu odzyskania jeszcze 2000 lat? Będziemy i tym się zajmowali podczas naszych spotkań. Potem odbędzie się sąd. Nie tak dawno byłem koło Poznania w jednym miejscu i tam otrzymałem bardzo ciekawe pytanie, zresztą nie pierwszy raz. I zapewne każdy z nas jako chrześcijanin z tym się zmaga, może sam, może ktoś go indaguje. Mówiliśmy właśnie o sądzie i ten ktoś powiedział: czy Bóg jest wszechwiedzący? Zapytał tak. Odpowiedź jest oczywista. To dlaczego wszechwiedzący Bóg, aby wiedzieć, co zrobić, potrzebuje sądu? Ciekawe pytanie. Chcę wam powiedzieć, że Bóg w wyniku sądu niczego nowego się nie dowiaduje. Bóg jako Bóg nie potrzebuje tego sądu. Tego sądu potrzebują wszystkie stworzone przez Niego istoty. Za wyjątkiem Boga. Przewód sądowy nie jest dla Boga. A przez proroków Bóg bardzo często mówił o tym, że taka potrzeba, taka konieczność istnieje, aby nie tylko na naszej ziemi, ale w całym wszechświecie przywrócony był ład, porządek i to już na wieki wieków. A w ogóle to o co chodzi na sądzie Bożym? Czym on jest? Czym się zajmuje? Kogo dotyczy? Jak długo będzie trwał ten sąd? Czy wiemy coś na ten temat? Kiedy się rozpocznie? To jest to pytanie. Potem odbędzie się sąd o początek. Kiedy się rozpocznie? Na jakiej podstawie podsądni są oceniani? Kto jest podsądnym na sądzie Bożym? To jest jedno z najważniejszych pytań. Nie bądźcie zdziwieni, gdy trafimy na teksty, które powiedzą nam, że Bóg będzie podsądnym tak samo. Zaskakujące? A jednak, tam gdzie jest spór, tam gdzie ktoś kogoś oskarża, jeżeli ma zostać wydany prawdziwy werdykt, to czyja sprawa musi być rozpatrzona? Tego, co oskarżał, czy tego, co jest oskarżony, czy obydwu? Nie da się rozpatrywać jednej sprawy, jednej strony. Musi być rozpatrzona sprawa i z jednej, i z drugiej strony. Tak,
Nie tylko szatan będzie sądzony, nie tylko grzesznicy będą sądzeni, sprawiedliwi będą też sądzeni, Bóg będzie też sądzony, aniołowie będą też sądzeni. A więc popatrzmy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Nieraz się boimy i mówimy, ojej, co to się wtedy będzie działo. Bóg to tak cudownie zaplanował, że po skończeniu dzisiejszego spotkania będziemy się cieszyć z tego, że jest sąd. Sądu nie trzeba się bać. Tutaj mamy kilka rzeczowników, które, a i czasowniki, które ukazują nam w języku hebrajskim, jak brzmi sędzia, sąd, sądzić. Ciekawe w języku hebrajskim jest to, że w alfabecie nie ma ani jednej samogłoski. Przecież bez samogłoski nie da się wydać dźwięku, prawda? Pomiędzy VI a XI wiekiem naszej ery, dlatego że język hebrajski był coraz bardziej zapominany, grupa ortodoksyjnych, takich osadzonych w judaizmie Żydów, nazwanych masoretami, zdecydowała się w kilku miejscach na tym świecie i w Palestynie jako takiej, i w Cezarei, co też jest, w Tyberiadzie, przepraszam, co jest też na terenie Palestyny, i w Babilonii, pracować nad wspomożeniem czytelnika tekstów hebrajskich o dźwięk. I podpisali taką interpunkcję, najpierw była pisana u góry, a teraz przeniesiona jest pod spód tych spółgłosek, która zaznacza, jaka samogłoska między którymi spółgłoskami występuje. I tutaj mamy właśnie przykład tego. Nie musimy tego ani zapamiętać, ani tego się uczyć, ale na przykład widzimy, że SPT będzie po podstawieniu samogłosek masoreckich przeczytane jako szopet. D i N jako Dayan. I obydwa określenia oznaczają sędziego jako wydającego roku wyrok, czy sędziego jako obrońcę. Bo w czasach biblijnych sędzia, zresztą tak powinno być do dzisiaj na gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, nie wiem, dawno tam byłem, czyli nadal jest ten napis sprawiedliwość jest ostoją narodu. Ale o to chodziło. Pamiętacie w Nowym Testamencie, gdy wdowa przychodzi do Jezusa Chrystusa przez kogoś tam krzywdzona i mówi, ujmij się za moją sprawę, pomóż mi. Sędzia był obrońcą narodu, był pomocnikiem, był ratownikiem, był wybawcą. I gdy mówimy o Bogu jako sędzim, to mówimy w tych aspektach. Zadaniem Jego jest doprowadzić do pokoju z tymi wszystkimi, którzy tego pragną. Jest to szalom hebrajskie. Miszpat od szopet to jest instytucja albo sprawiedliwość, której wymaga się od sądu. Łatwiej jest w języku greckim, bo tam mamy i samogłoski, i spółgłoski, a więc krino oznacza, to są wyrazy spokrewnione, wszystkie z jednego rdzenia wyrastają, ale popatrzmy, jak wieloznaczne. Krino znaczy rozdzielać, dyskryminować, sądzić, potępiać, karać. Krizis podobnie, jeszcze szersze znaczenie. Krima, osąd, decyzja, werdykt, wyrok. Krites to sędzia. I zarówno w odniesieniu do człowieka, który pełni funkcję sędziego, krites to sędzia, jak i do Boga. To samo określenie, ten sam rzeczownik
świadczy o tym. Popatrzmy, tu mamy jeszcze raz krizin, z tego samego rdzenia określenie oznaczające ocenie, osąd, opinię, skazanie, a nawet potępienie. I popatrzmy, jakie kwalifikacje musi mieć ten, który na sądzie Bożym będzie wyrokował również, czy będzie obrońcą. W Ewangelii Jana czytamy: Ojciec nikogo nie sądzi. To są słowa Pana Jezusa. Wszelki sąd przekazał Synowi. Dlaczego Ojciec nie sądzi, tylko przekazał Synowi? Ktoś powie, no bo jest suwerenem, ma prawo tak zrobić. Niekoniecznie na tej podstawie to się stało. Nieco dalej, w wierszu 27, 5 tekstów dalej, Chrystus wyjaśnia. Dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Tu dotyczy o te kwestie sądu w odniesieniu do człowieka, aby sądzić człowieka. Trzeba rozumieć, kim jest człowiek, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy zderzać się z pokusą, co to znaczy odmawiać. Podobnie z kapłaństwem Jezusa Chrystusa. Jest powiedziano, że On gdyby nie przyjął ciała ludzkiego i nie stał się podobny do nas, to nie mógłby być najwyższym kapłanem. Bo On musi nas rozumieć. Rozumieć z autopsji, a nie na bazie przedwiedzy, czy wszechwiedzy, czy jak my to czasem oczytania i mówimy, że wszystko już rozumiemy. Trzeba wejść w buty tego człowieka, którego chcesz oceniać. Trzeba go zrozumieć. I to uczynił sam Bóg. Kto podlega sądowi? Przy każdym tym, w tej liście, gdzie wymienieni są podsądni, mamy teksty. Każdy człowiek, bezbożni, świat, i to jest szczególny tekst, gdzie Chrystus mówi teraz, ważą się losy tego świata. I tu nie ma mowy o sądzie, który my tutaj dyskutujemy. To jest ocena, kto miał rację, czy oskarżyciel, czy Bóg, który ratuje ludzkość. Szatan i jego aniołowie, lud Boży i Bóg. I tylko w jednym przypadku jest na razie, później znajdziemy jeszcze jeden przypadek, powiedziane o Bogu, abyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. I to jest cytat z Pisma Świętego Starego Testamentu. Charakterystyka Bożego sądu nad człowiekiem. W Psalmie 85 ta konfrontacja tych rzeczywistości jest opisana. Łaska, wierność, sprawiedliwość i pokój. I tam dalej, gdy będziemy czytać, spotkały się z sobą i pocałowały się. Doszło do szalom, doszło do pojednania. Ale jak pojednać łaskę i sprawiedliwość? Jak sprawiedliwość, to każdy otrzymuje to, co sam sobie przygotował. My wszyscy jesteśmy skazani na grzech i to jest sprawiedliwe. Czy sprawiedliwe było to, że za nas ktoś umarł? Jak sprawiedliwość i łaskę pogodzić z sobą? Pan będzie sądził lud swój według swojej wierności. Oznacza, że istnieją inne rodzaje wierności jeszcze. Bóg jest wierny nie tylko w oddaniu sprawiedliwości, ale Bóg jest wierny w dochowaniu przymierza, które zawarł i które oznajmił, obwieścił tym, którzy nie zasługują na zbawienie. On ma prawo dysponowania aktem ułaskawienia.
tak jak prezydent w państwie. Z tym jednym, że prezydent, gdy ma dobry humor, gdy dokumenty na to wskazują, gdy to jest obiecujące, gdy, a nie będę wymieniał, bo może za daleko byśmy zaszli, wtedy udziela aktu ułaskawienia. Nawet mordercy. I wychodzi na wolność ten człowiek. Bóg też, nawet mordercy, jest gotowy przebaczyć i ułaskawić go. Ale aby go ułaskawić, oddaje swojego syna, aby umarł za ułaskawionego. I jeżeli ten ułaskawiony akceptuje tę wielką miłość, wtedy jest wolny. I Bóg w tym jest wierny. Prezydent, gdyby miał za każdy akt ułaskawienia oddać jedno ze swoich dzieci. Ile ułaskawień, myślicie, mielibyśmy? Ale nie tak jest u Boga. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny, gdy powiedział, zapłata za grzech jest śmierć. I Bóg jest wierny, który powiedział do Abrahama, to nie twój Izak rozwiąże problem grzechu. Popatrz, tutaj jest baranek. Symbol baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jeżeli jego ofiarujesz i jemu zaufasz. Sprawiedliwość i łaska, i pokój, i wierność spotykają się i mamy szalom. Całują się wzajemnie. Sąd, jeszcze raz powtarzamy, nie dostarcza Bogu informacji. Bóg jest wszechwiedzący, a proces sądowy nie służy Jemu. Sąd jest potrzebny wszystkim Jego stworzeniom, zarówno upadłym, jak i bezgrzesznym, nawet aniołom w niebie, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Ten sąd jest niezwykle potrzebny i będziemy o tym czytać. Ale grzech Boży, sąd i łaska zawsze w kontekście biblijnych wydarzeń występują razem. Bóg już realizował wyroki i sądy padały w różnych przypadkach. Grzech, sąd i łaska. Trzeci rozdział Księgi Genezis. Rodzaju po polsku Genezis. A więc Adam zgrzeszył, powinien ponieść śmierć. Ale Bóg w zamian okrywa go odzieniem skórzanym. Skąd skóry się tam wzięły? My nie mamy pełnych opisów szczegółowych, ale skóry na drzewach nie wyrastają. A zaraz później dowiadujemy się, że Abel i Kain już składają ofiary i Abel składa ofiarę, którą Bóg akceptuje. To jest ofiara baranka. Symbol baranka Bożego. W przypadku Kaina, gdy zabił swojego brata, był przekonany i wypowiedział to, wykrztusił, mówi, nie mam wyjścia, teraz ktokolwiek mnie znajdzie, ten mnie zabije. Bóg powiedział, o nie, będziesz miał czas łaski. Ja dam ci takie znamie, że nikt się na ciebie nie targnie. Ty będziesz żył i dopóki będziesz żył, dopóty masz szansę powrotu. Po potopie podobna historia. Sodoma i Gomora. Pamiętacie, jak Abraham targował z Bogiem, ażeby uratować Sodomę i Gomorę od tego ognia, nazwanego też ogniem piekielnym, ogniem nieugaszonym. Panie, czy jeżeli tam są sprawiedliwi, to oni zginą razem z nim? Nie. Bóg powiedział, jeżeli będzie 50 sprawiedliwych, Sodoma ocaleje. Dlaczego? Bo 50 ludzi, którzy miłują Boga w danym środowisku, nie pozwoli sobie na to, by spokojnie patrzeć na zgubę swoich współobywateli i mieszkańców miasta. Ktoś, kto miłuje Boga, będzie szukał sposobności, aby innym o Bogu mówić, aby zwiastować to cudowne zbawienie w Jezusie Chrystusie.
Abraham mówi, no dobrze, a gdyby zabrakło 5? 45 wystarczy. A 40? Też. A 30? Też. A 20? Też. A 10? Bóg mówi, zgoda. 10 misjonarzy, gdy ja będę miał w tym terenie, wystarczy. Ale nie było nawet 10. Ilu ich było? Na dobrą sprawę 3 grzesznych, upadłych ludzi, którzy jednak mówili, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I Bóg powiedział, wy nie jesteście w stanie pomóc temu miastu, wobec tego was wyprowadzę, ale zło musi zginąć. Izrael na pustyni, ciągle zbuntowany naród, naród przymierza, naród kroczący do ziemi mlekiem i miodem płynącym. Bóg im daje 40 dni łaski, aby w jakiś sposób się ocknęli, a jeżeli nie stare, to młode pokolenie wyrośnie, które będzie chyba bardziej ceniło miłość Bożą. Niniwa za czasów proroka Jonasza, narody kananejskie od czasów Abrahama, ponad 400 lat łaski mają. Dopiero po 4 wiekach przychodzi naród izraelski i wtedy, jak pamiętamy nasze pierwsze spotkania, Bóg nie pozwolił im niszczyć tych narodów. Bóg im wypunktował i wskazał. Mówi, to są miasta obłożone klątwą. Te należy zniszczyć. Tam nie ma już nic. Ale wszystkie inne miasta, jak pamiętamy, Bóg powiedział, gdy się przybliżysz do nich, to im ogłosisz pokój. Nie wolno wam ich niszczyć. Jeżeli przystaną na układ pokoju, przyłączą się do was, to wtedy będziecie mogli mieć wpływ na nich i te narody mogą być uratowane. Egipt, Asyria, Babilon, Tyr, myśmy akurat Babilonem się zajmowali. Daniel 43 lata prowadzi misję na dworze babilońskim. Jego wpływy sięgają Medów też, z którymi Babilończycy byli w koalicji. Dariusz jest przekonany o tym, kim jest Daniel. O tym wczoraj mówiliśmy. Izrael jako naród przymierza. Gdy będziemy czytać 9 rozdział Księgi proroka Daniela, dowiemy się, że i dla tego narodu, jako wybranego narodu, Bóg przeznaczył szczególny czas łaski, gdy w zasadzie nie było już żadnej nadziei. Podobnie jest z tym sądem nad światem, ale nas interesuje to, co zapowiadał Daniel, sąd ostateczny. I ten sąd ostateczny dotyka nie tylko tamtych 4 zwierząt, nie tylko mały róg, ale również i losy ludu świętego, którzy są pogardzani, prześladowani, ale mają otrzymać królestwo świętych najwyższego. To wszystko jest podstawa i agenda sądu, który ma być. Gdy uważnie czytamy na temat sądu w Piśmie Świętym, to dowiadujemy się, że sąd ten ostateczny w ujęciu eschatologicznym, jak go często nazywamy, składa się z 3 faz. Możemy to nazwać fazy, sesje, rozprawy, etapy, jakkolwiek. To jest kwestia umowna. Ale 3 działy, takie wyraźne 3 sesje, 3 etapy, 3 fazy w Piśmie Świętym występują. Faza przedmilenijna, milenium to jest ten okres 1000 lat od czasu, gdy Pan Jezus powróci na tę ziemię, aż do ostatecznego zniszczenia zła. Faza milenijna, czyli po powtórnym przyjściu Chrystusa, a przed zniszczeniem niepobożnych, i faza pomilenijna, czy postmilenijna. Faza, która będzie już tak naprawdę wykonaniem wyroku na grzech i na nieprawości i tych, którzy przylgnęli do Niego tak, że nie potrafią od Niego się oderwać. Ale i wtedy Bóg nie tylko na wyrok,
Bóg przeprowadzi cały proces i da prawo głosu tym, którzy mają zginąć. I wiemy nawet, co oni wtedy powiedzą, bo w proroctwach zostało to umieszczone i zapisane. Ale za chwilę. Jaka jest dokumentacja sądowa? Przede wszystkim wiedza Boga. Bóg się niczego nie będzie dowiadywał, ale Bóg będzie się powoływał na swoją wiedzę i będzie się nią kierował. Dokumenty w postaci zapisanej. W 7 rozdziale, wierszu 10 czytaliśmy, że księgi były przedstawione. Ktoś by powiedział, to ile tych ksiąg jest w odniesieniu do każdego człowieka. Pamiętajmy, że księgi w tamtym czasie to był najdoskonalszy sposób robienia jakiejś kroniki, tworzenia dokumentów. Zazwyczaj wtedy głównie pisano na tabliczkach. Znaleziono na terenach Międzyrzecza, czyli tam nad Zatoką Perską, gdzie Babilon był, biblioteki, a szczególnie w Ur Chaldejskim. To były potężne gmachy, gdzie na półkach ułożone były tabliczki gliniane, napisane rylcem i wysuszone na słońcu. Ale gdy już księgi się pojawiły, to było doskonałe. Jestem przekonany, że gdyby dzisiaj Bóg dawał prorokowi swoją wizję, to by nie mówił już o księgach. Mówiłby chyba o dyskach, gdzie na jednym pendrive'ie, jak paluszek, możemy zapisać tyle informacji, a prawie co dwa, co trzy tygodnie mamy większą pojemność tych pendrive'ów i one wcale wielkości nie zwiększają gabarytów swoich. Wręcz czasem są jeszcze mniejsze, ale jeszcze bardziej pojemne. Rozumiemy, czym Bóg dysponuje. Mowa o księgach to była mowa o tym, że to wszystko jest zarejestrowane. Dalej, księga żywota. Ciekawa księga. Księga, do której, jak uczy Biblia, dostają się ludzie wierzący, którzy zaufali Bogu i zawierają z nim przymierze. Czy gdy raz dostaniemy się do tej księgi, to już na wieki tam będziemy? Sprawozdanie, że byliśmy w tej księdze i byliśmy z Bogiem, na wieki zostaje. Do sądu. Ale jeżeli zrezygnujemy z Boga, to w tej księdze żywota będzie to też oznaczone. Pamiętacie Mojżesza, który błagał Boga o łaskę nad narodem izraelskim? I mówi, jeżeli nie przebaczysz im, to wymasz moje imię z ksiąg, które napisałem. A Bóg powiedział, co? Ja wymarzę imię tego, kto mi grzeszy. A więc jest możliwość wejścia w te księgi i wyjścia. Człowiek, który zaufał Bogu, nie traci wolnej woli. W każdej chwili może zrezygnować z Boga. Tak cudownie jest Bóg. Jak nawet komórkę chcesz sobie zakupić, to nawet za złotówkę ją dostaniesz, ale podpiszesz kontrakt na 2 lata. Nie możesz się wycofać. Jeżeli się wycofać, to trzymaj się za Bogiem. Inaczej jest z Bogiem. W każdej chwili do Niego i w każdej chwili możesz się od Niego odwrócić. Księga Pamiątki. Ciekawa księga, o której czytamy w Księdze Malachiasza, a również jako o bezmiennej księdze w Psalmie. Może na świetle tło, co w tej księdze odnotowane według Malachiasza. Ludzie, tak jak my, żyjący na tej ziemi, obserwują życie wierzących ludzi i niewierzących. I mówią, tym niewierzącym powodzi się. Wszystko mają, nawet nie chorują, kręcą, cyganią, a i tak jakoś, jak to przysłowiowy kot na 4 łapy wyląduje.
I nieraz nas to gryzie. Psalmiści całe psalmy pisali. Asaf napisał 73 psalm na ten temat. Malachiasz mówi i gdy o tym rozmawiali ci, którzy Boga się boją. I mimo tych rozterek pozostają mu wierni. Napisano dla nich księgę Pańską. Jak gdyby Bóg chciał wszystkim pokazać, że w najtrudniejszych momentach zawsze są ludzie, którzy się nie poddawają. Zawsze są ludzie, którzy wierni pozostają swojemu Bogu. Aniołowie są świadkowie, którzy nam towarzyszą. Pamiętacie ten wierszyk z lekcji religii? Jeszcze jak dzieci byliśmy? Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze w świetlicy. Chrystus powiedział w Ewangelii, że jeżeli byście zgorszyli jednego z tych maluczkich, to weźcie pod uwagę to, że jego, jej anioł bezustannie jest przed tronem Bożym. A w liście do Hebrajczyków czytamy w pierwszym rozdziale, że aniołowie są posłani przez Boga, aby pomagali tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Oni będą świadkami. A oskarżyciel, prokurator, jego tam już nie będzie. Jeżeli ta dokumentacja przez Boga zgromadzona orzeknie, że jestem grzesznikiem, to nic nowego nie orzeknie. Ale jeżeli w tej dokumentacji znajdzie się ten fakt, ten grzesznik przyszedł i oddał mi, mówi Chrystus, swoje wszystkie winy i grzechy, wtedy cały obraz się zmienia. Już nie grzechy potępiają, już łaska zbawia. Ocenie podlegają nasze czyny, słowa, myśli, pobudki, działania, tajemne, skryte sprawy, a będziemy sądzeni według Bożego prawa, dekalogu Bożego, posiadanej świadomości. Chrystus powiedział, komu więcej dano, od tego więcej się oczekuje, i postawy w osądzaniu innych. Bardzo ciekawa myśl. Drodzy, czasem nas niepokoi, boli, gdy ludzie o nas mówią źle. Gdy ludzie coś nam zarzucają, oczerniają, oskarżają. Powiem wam szczerze, kto tego nie przeszedł? Mówię o rzeczy dobrych jakieś dla kogokolwiek, kto tu jest. Czy wszyscyśmy tego doświadczyli? Pamiętajmy, Bóg na sądzie swoim tego nie bierze nigdy pod uwagę, co inni o tobie mówią. Natomiast Bóg weźmie pod uwagę to, co ty mówisz o innych. To, co ty myślisz o innych. To, czego ty życzysz innym ludziom. To jest bardzo ważne. To jest bardzo trzeźwiące. Nie martw się tym, czym się martwisz, i sens powiedz, znowu co ludzie o mnie pomyślą. Tyle na mnie tam w internecie napisano, tyle powiedziano. Odłóż to. To jest dobre dla ludzi, którzy lubią bawić się w bagienku. Bóg tego pod uwagę nigdy nie weźmie, co inni o tobie powiedzieli. Napisali, wykrzyczeli. Bóg weźmie pod uwagę natomiast wszystko, co ty pod adresem innych ludzi myślałeś, mówiłeś, pisałeś i upowszechniałeś. Tak. Dwa przykazania miłości, które są wypadkową dekalogu całego. I cała Biblia, która jest rozszerzeniem dekalogu i rozszerzeniem przykazań Bożych. Cała Ewangelia to jest ta konstytucja Bożej miłości, która będzie brana pod uwagę. Fazy sądu Bożego. Tu na ekranie mamy ciekawą myśl zawartą i te teksty z Ewangelii Jana z 3 rozdziału.
A później z 12 rozdziału mówią nam o czymś, co moglibyśmy nazwać umownie, bo nie pada to słowo tam, co jest samosądem, co jest zawyrokowaniem moim o mnie i o moim zachowaniu, które planuję. Załóżmy, że spodobała mi się jedna z tych kamer tutaj, ta zacięcia. O, ta tutaj. I chciałbym ją mieć. I teraz obserwuję, co się będzie działo. Gdzie oni ją chowają, czy zamykają, czy nie zamykają. Powie, nie poradzę sobie sam. Takie pokrewne dusze sobie dobieram i mówię, słuchaj, trzeba tutaj kogoś zagadać, kogoś odciągnąć, a ja później, albo ja zagadam, ty weźmiesz tę kamerę. Kiedy popełniłem przestępstwo? Wtedy, kiedy wziąłem ją fizycznie? Nie, wtedy, gdy podjąłem decyzję. Gdyby Judasz, idąc po 30 srebrników, został napadnięty, załóżmy, przez zelotów albo innych rzezimieszków, których pełno było wtedy w Jerozolimie, i został zasztyletowany, to mielibyśmy świętego Judasza, prawda? No tak. Był apostołem, pierwszym męczennikiem. Ludzie nieraz plączą się w sprawy polityczne, ekonomiczne, z gangami wchodzą w układy, ale że są wierzący, to gdyby przypadkowo nagła śmierć ich trafiła, to są wkrótce na ołtarzach. Popatrzmy, jak my ludzie nie potrafimy czytać w sercach ludzkich. Nie potrafimy. I z tym musimy się zgodzić. Ale możemy wyraźnie przeczytać, w którym kierunku się ustawiam. I teraz załóżmy, że policja zajmuje się tym i szuka. I znalazła tego, co uprowadził tę kamerę. Już miałem powiedzieć ukradł, ale za to słowo to można być ukaranym nawet. A więc przywłaszczył ją sobie. I został osądzony. Wbrew temu, że się sam osądził wcześniej, że to zrobi. A więc samo osąd nie zwalnia z oceny tego wydarzenia. A jeżeli on został już osądzony, to później sprytni policjanci mówią, no to nam pachnie na to, że nie mógł działać sam. Szukamy następnych. Czy to, że on został oceniony, główny sprawca, zwalnia od odpowiedzialności nas wszystkich, którzyśmy współpracowali? Bo niektórzy ludzie mówią, jak się osądziłeś, ty już nie będziesz sądzony. Zresztą Chrystus powiedział, jak uwierzyłeś moim słowom, nie staniesz na sąd. I to jest prawda. Tylko co to znaczy staniesz na sąd? Jeszcze dzisiaj o tym będziemy mówili. Ten samoosąd, jak ja to nazwałem, nazwany jest często sądem Ewangelii, sądem Słowa Bożego, którym wzgardziłem. Niezależnie od tego mamy cały szereg tekstów o tej fazie sądu przedmilenijnego. Jaka to faza? Skąd wiemy, że taki sąd będzie? Ten tekst zaznaczony na czerwono w Apokalipsie w rozdziale 22, 11 i 12 wiersz później, mówi o czymś, o czym możemy przeczytać tylko w tym miejscu w Piśmie Świętym. Nigdzie więcej takiego tekstu w całej Biblii nie ma. Na ponad 31 tysięcy tekstów, które są w całym Piśmie Świętym. Czy ktoś ma ten tekst, bo widzę, że szukacie, mógłby go głośno przeczytać? Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość.
kto święty, niech nadal się uświęci. I jeszcze jeden tekst, 12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa kończy się zwiastowanie Ewangelii i ten czas łaski jest zamknięty. Bo w tej chwili słyszymy wezwanie do nawrócenia. Kto grzeszy, niech porzuci grzechy. Niech przyjdzie do mnie, ja jestem hojny w odpuszczaniu. A tam jest powiedziane, kto grzeszy, niech dalej grzeszy. Kto brudny, niech się dalej brudzi. Dlaczego? Bo moje przyjście jest tuż i już zapadł wyrok, gdzie kto jest. Każdy już się zakwalifikował. W Apokalipsie w 14 rozdziale, gdy zwiastowane jest poselstwo Ewangelii, gdy na tej ziemi dzieje się wiele dobrych i złych rzeczy, a to jest ten czas, w którym my obecnie żyjemy, jest głoszone poselstwo trójanielskie. I zaczyna się tymi słowami. Pierwszy anioł mówi: bójcie się Boga, chwałę mu dajcie, bo przyszła godzina sądu Jego i kłaniajcie się temu, który uczynił niebo, ziemię, morze i źródła wód. Przyszła godzina sądu Jego. Daniel mówił, potem nastanie sąd. Apokalipsa w okresie, w którym obecnie żyjemy, mówi, już nastała ta godzina sądu. Kiedy nastała ta godzina sądu? Niektórzy mówią, Bogu ta faza jest zupełnie niepotrzebna, bo czemu miałaby służyć? Bóg wie, kto mu był wierny, kogo ma zbawić, a kto nie był wierny. Nie zapomnijmy o tym, co apostołowie wiedzieli i z natchnienia Bożego napisali, że wierzący, gminy chrześcijańskie, zbory, kościół jest dziwowiskiem dla aniołów. Że przez postępowanie i zachowanie Kościoła Bożego ta rozliczna mądrość Boża ma być poznana przez aniołów. W liście do Efezjan apostoł Paweł mówi o tajemnicy Chrystusowej. To jest cały tekst, cały list do Efezjan poświęcony tajemnicy Chrystusowej. I tam ukazuje różne jej odcienie. Między innymi ten, że Chrystus przez pojednanie nas z Bogiem na krzyżu nie tylko tego dokonał. On nas jedna między sobą. On jedna Żydów i narody pogańskie. Wtedy tam w pierwszym wieku nie ma już różnicy. Ale jest coś więcej powiedziane. On jedna rodzinę ziemską Boga z rodziną niebieską Boga. Dlaczego? Bo zbawieni z tej ziemi mają zamieszkiwać tam w domu Ojca, razem z niebianami. W tej fazie Bóg informuje, przedstawia, dokumentuje istotom bezgrzesznym, kim są ci, którzy z tej ziemi przyjdą tam. Dlaczego oni, a nie inni? Jacy będą? Jak będzie wyglądać ta rodzina Boża już połączona, ta ziemska i ta niebieska? Ktoś by powiedział, no tak, ale przecież o tym myśmy zadecydowali. Ale Bóg chce, Bóg działa bardzo świadomie. I gdybyśmy czytali te teksty z Ewangelii Mateusza z rozdziału 13, a później z 22 rozdziału, to moglibyśmy również przeczytać tam, że Bóg tych, którzy już znaleźli się, obrazowo mówiąc, w sieci Ewangelii, to jest 13 rozdział, albo na weselu tym królewskim, to zanim ono się rozpocznie, to jeszcze Bóg się przyjrzy dokładnie temu w jednym przypadku połowowi, mówi, i z tej sieci wydostane będzie to wszystko, co tam było. I niektóre ryby będą zachowane, a niektóre będą wrzucone z powrotem do wody, czyli zostaną zniszczone. Bo tam nie tylko w sieci są ryby jadalne,
Szczególnie, gdy myślimy kategoriami biblijnymi. W przypowieści o weselu jest powiedziane, że goście, gdy już uczta miała się rozpocząć, gospodarz przyszedł i przyjrzał im się i zobaczył jednego człowieka, który akurat przypadkiem się tam znalazł. I mówi mu: przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając tej szaty godowej? Rozumiemy to pojęcie szaty godowej, tego usprawiedliwienia, które daje ukrzyżowany Chrystus, zbawiający Chrystus. I to jest to zadanie tej przedmilenijnej fazy sądu z języka angielskiego, nazwane często sądem śledczym, investigative judgment. Zanim rozprawa będzie, to zbiera się całą tę dokumentację i ta dokumentacja jest przedstawiona tym, którzy mają przyjąć rodzinę ziemską tam w królestwie. W okresie milenijnym jest kolejna faza. Tam zbawieni, czytamy w Apokalipsie w 20 rozdziale, zasiadają na stolicach sądowych i im dany jest sąd. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi: czy nie wiecie, że i aniołów będziemy sądzić? Do apostołów mówi: gdy Syn Człowieczy przyjdzie i wy zasiądziecie na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. Dlaczego to będzie potrzebne? Jedno jest pewne, że chociaż na serce nie przyjdą żadne złe i grzeszne rzeczy, które na tej ziemi się działy i które popełnialiśmy, w których być możeśmy się rozmiłowali nawet, to żaden ze zbawionych nie będzie cierpiał na zanik pamięci. Wszyscy będziemy wiedzieli, dzięki komu i czemu jesteśmy w domu Ojca. I wszyscy będziemy świadomi. I wszyscy się rozpoznamy. Ale my na tej ziemi nieraz się umawiamy tam przy drzewie żywota. I może się zdarzyć, że zobaczymy tam ludzi, o których myśleliśmy, że oni absolutnie nie mają prawa do zbawienia. Bo myśmy tak ocenili. My byśmy ich nie zbawili, gdybyśmy byli Bogiem. Ale Bóg czyta w sercach i wie, kim oni są, i zbawił. I to będzie zaskoczenie. I Bóg nam da dostęp do tej dokumentacji, co stało się z tymi ludźmi, że oni tutaj są. I będziemy się radować i Bogu dziękować. Ale tam może się zdarzyć, że nie znajdziemy tych, co do których byliśmy przekonani, że tam będą. Na pewno będą. I Bóg też tego nie pominie milczeniem. Bóg udokumentuje, dlaczego tak jest. I wtedy oddamy Bogu chwałę. Po to są potrzebne te zapisy, te starożytnie wyrażone pod nazwą księgi, czy dyski, czy jakieś inne jeszcze sposoby zapisu. I faza pomilenijna, w której do głosu będą dopuszczeni wszyscy, którzy już są po stronie straceńców. To będzie ostatnie słowo oskarżonego. Mają do niego prawo. Tam jest powiedziane: wtedy będzie otwarta również księga żywota. Chrystus kiedyś powiedział, że gdy powtórne przyjście nastąpi i te wydarzenia będą się działy, wielu przyjdzie i powie: Panie, myśmy w Twoim imieniu cuda czynili, diabły wyganiali, chorych uzdrawiali. Bardzo spektakularne było nasze chrześcijaństwo. Chrystus mówi: ja was nigdy nie znałem. Ale Bóg to udokumentuje. To nie jest tylko powiedzenie, że was nie znałem. Bóg pokaże to dokładnie. To tak jak podczas procesu w Norymberdze, gdy sądzono oprawców stanu okupacji. Nikt nie był winny,
wszyscy spełniali tylko czyjeś tam polecenia i rozkazy. I na jednej z rozpraw przyciemniono światła i zaczął warczeć aparat filmowy. Nie wiemy, jak te aparaty z tą częstotliwością przerzucania klatek głośno pracowały. A na ekranie pokazały się filmy. Filmy, które ku swojej chwale nakręcali oprawcy. I Biblia mówi, że w końcu wszelkie kolano odda pokłon Bogu i wszelki język będzie wyznawał, że Bóg jest sprawiedliwy, a Chrystus jest chwałą Bożą i naszym Zbawicielem. Nawet ci, co zginą, będą wiedzieli, że na to zasłużyli. Nie zginą dlatego, że byli grzeszni, powtarzam to. Zginą dlatego, że odrzucili zbawienie. Czy Bóg jest gotowy przebaczyć wszystkim? Tak, wszystkim. Ktoś pytał, a gdyby Hitler się nawrócił, to by się niebo radowało. To by się niebo radowało. To by było wspaniałym świadectwem dla wielu innych podobnych jemu, że można przyjść do Boga, bo na zbawienie nikt nie zasługuje. My wszyscy zasługujemy tylko na śmierć. Według Daniela ten sąd jest pokazany w całej swojej krasie, jeśli tak mogę powiedzieć. Czym się będzie zajmował? I teraz wiedząc o tych trzech fazach sądu, powiedzcie mi, która faza sądu była pokazana Danielowi w tym widzeniu? Wiemy już, która czym się zajmuje. Bo już sąd się rozpoczął. Ta faza przedmilenijna już trwa. Często słyszymy, że to jest właśnie ta faza, w której żyjemy. Ona tu jest, tak? Oczywiście. Bo ten mały róg działał już później po okresie supremacji jeszcze, a sąd trwał i on dalej działał. I to się dzieje. A przekazanie Królestwa Świętym Najwyższego kiedy nastąpi? Kiedy stąpią znowu z Nowym Jeruzalem, jak Apokalipsa opisuje, na tę ziemię? Czy nie po trzeciej, pomilenijnej fazie? Już będą mogli wyjść z tego miasta i zasiedlić tę ziemię? Daniel widział sąd jako taki. Nie podzielony na jakieś fazy. Ale my, gdy Apokalipsa i Nowy Testament już nam precyzuje, kiedy co będzie się działo, możemy śmiało powiedzieć, Daniel widział sąd w całości. Nie tylko jedną jakąś fazę. Wszystkie fazy. Ale kiedy to nastanie, kiedy to zaistnieje, ten czas sądu? Według Pisma Świętego, kiedy czas sądu nastanie. Spróbujmy go umiejscowić według jeszcze raz 7 rozdziału księgi proroka Daniela. Po pojawieniu się małego rogu, po pokonaniu świętych i po okresie proroczym czas, czasy i połowa czasu. Jeżeli przełożymy na czas historyczny, jest to schyłek 18 wieku, 1798 rok, rewolucja francuska, kiedy chrześcijaństwo i Biblia otrzymały straszny cios ze strony tych, którzy zmęczeni takim chrześcijaństwem średniowiecznym chcieli rozprawić się z Bogiem i Jego Słowem, nie rozumiejąc, co robią. Ale wtedy pewne tamy zostały postawione przed chrześcijaństwem. A więc to miało nastąpić przed
uderzeniem z drugiego, przepraszam, wracamy jeszcze przed uderzeniem tego kamienia, o którym drugi rozdział nam mówił, że uderzy w stopy i zniszczy cały posąg. A więc po faktach, które oglądaliśmy i przed powtórnym przyjściem Chrystusa to się rozpocznie. Według drugiego rozdziału to jest po Babilonii, po Medopersji i tak samo w siódmym rozdziale po Grecji, po Imperium Zachodnio-Rzymskim. Te wyobrażenia u góry w tych kwadratach to wizja drugiego rozdziału, te zwierzęta to rozdział siódmy. A więc te cztery zwierzęta, wracamy do rozdziału siódmego, ale po powstaniu małego rogu, który ma te wszystkie cechy wymienione w poszczególnych tekstach w rozdziale siódmym. Jak to jest według Nowego Testamentu, zapisów Nowego Testamentu dotyczących czasu sądu? Przede wszystkim w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale dowiadujemy się z ust samego Zbawiciela, że jego ziemska działalność na tej ziemi nie była związana z sądem. Wyraźnie powiedział, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, bo Bóg tak umiłował ten świat. Ale powiedział, Bóg nie przysłał swego Syna. Mówimy o Jego bytności na ziemi 2000 lat temu, aby sądził. Przysłał Go, aby zbawił świat. Uratował. Niektórzy czytając ten tekst wiążą to z powtórnym przyjściem Chrystusa i mówią, że wtedy Chrystus nie będzie nic sądem czynił. Nie, nie wolno nam tekstu wyrwać z kontekstu. Musimy w tej otoczce sytuacyjnej i tej atmosferze starać się rozumieć Biblię. Co więcej, Chrystus powiedział, że zadaniem Ducha Świętego, który jest następcą Jezusa Chrystusa. Wczoraj mówiliśmy o tym, że niektórzy ludzie mianowali siebie zastępcami Jezusa Chrystusa. Chrystus już mianował swego następcę, mówiąc, że przyjdzie Duch Święty i On kontynuuje dzieło zbawienia na tej ziemi. I On przekona grzesznika o sądzie. To jest jedno z trzech zagadnień, które poruszy, a więc grzech, sprawiedliwość i sąd. W czasach apostoła Pawła, gdy Paweł jest w Atenach, tłumaczy ludziom, że Bóg wyznaczył dzień sądu, a więc nie mówi o czymś, co stało się za czasów, gdy Chrystus był na tej ziemi, ani o czymś, co się dzieje każdorazowo, gdy człowiek decyduje iść za Bogiem albo nie iść za Bogiem i sam się osądza. Mówi nie, wyznaczył dzień sądu. A później przed jednym z władców rzymskich wypowiedział, mówiąc o sądzie, że ten sąd należy do przyszłości. Te teksty mamy tutaj na ekranie. Czy Apokalipsa mówi coś na temat sądu? Wielu ludzi mówi, że niewiele, bardzo dużo. A jeżeli mówi już o sądzie, to najwięcej w aspekcie czasu, kiedy ten sąd nastanie. W szóstym rozdziale mamy sceny, które opisane są i miały miejsce w historii w okresie średniowiecza, kiedy ludzie byli mordowani za wiarę w Boga, za posiadanie Biblii. I wtedy pokazano taką scenę Janowi na wyspie Patmos, kiedy ci, którzy poumierali już, wołają. To jest nawiązanie do samego początku historii grzechu. Kiedy Kain zabił Abla i Bóg mówi, co się stało z twoim bratem? Gdzie jest Abel, twój brat? A Kain mówi, a czy ja wiem? On mówi, krew brata twego woła o pomstę do mnie za to, coś zrobił.
Tak samo ta krew męczenników woła do Boga, kiedy rozpoczniesz sąd. Czyli w średniowieczu według Apokalipsy jeszcze nie było tego sądu. 11 rozdział mówi, nastał czas sądu i otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie. I podobnie 14 rozdział mówi. Ale to jest przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Dano im zbawionym prawo sądu, ale to już jest kwestia po przyjściu Chrystusa w milenium. Umarli sądzeni według uczynków swoich po milenium, to są ci, którzy już zmartwychwstali w drugim zmartwychwstaniu, aby być unicestwionymi. Paweł w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, w wierszu 27 i 28 postawił kropkę co do pewności zaistnienia sądu. Mówi, tak jak żyjemy na tej ziemi raz i umieramy, tak pewne jest, że jest sąd. Potem jest sąd. Sędzią jest Bóg, Syn Człowieczy, o tym mówiliśmy, święci i uczniowie Jezusa, zbawieni w okresie milenium i przestroga, której udzielił Jezus Chrystus. Nam, którzy mamy skłonności do tego, aby oceniać, osądzać, a czasem odsądzać nawet ludzi od czci i wiary, jeżeli nie zgadzają się z naszym poglądem. Nie osądzaj i nie potępiaj, bo będziesz potępiony. To jest to, o czym mówiliśmy. Nie to, co ludzie o tobie mówią, ale to, co ty o ludziach powiadasz i jak ty ich traktujesz, zaważy na twoich losach. A w liście do Koryntian mamy tę samą myśl z uzasadnieniem. Paweł, który napisał, że sądzić będziemy nawet aniołów, tutaj w 4 rozdziale pisze, ale nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który objawi to, co jest w sercach ludzkich. I wtedy każdy otrzyma według tego, co Bóg dla niego przeznaczył. Nadal nie mamy daty. Nadal nie wiemy kiedy. I muszę was z jednej strony może niektórych rozczarować, ale pocieszyć, że w 8 rozdziale i 9 znajdziemy datę, kiedy ten sąd się odbywa. W 8 i w 9 rozdziale precyzyjnie wskazane jest, kiedy to będzie. Mówiąc o tej fazie ostatecznej, kiedy cała ludzkość będzie zgromadzona przed obliczem Bożym. Już po milenium Chrystus mówi, gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. To jest jedyne miejsce po milenium, kiedy wszystkie narody i sprawiedliwi i niesprawiedliwi, przywróceni do życia, każdy w swoim czasie, staną przed Bogiem. Odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swej prawicy, a kozły po swej lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie błogosławieni ojca mego. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od kiedy? Gdy Bóg stworzył tę ziemię, stworzył to królestwo. Paweł apostoł w jednym ze swoich listów mówi, że ono jest zachowane w niebie dla zbawionych. I mówi, przyjdźcie, odziedziczcie to królestwo. Jako ludzie wyzbyliśmy się tego, odchodząc od Boga. Bóg chce nam je przywrócić. Ale później powie też tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany dla was przed założeniem świata.
Amen? Nie? Bunt na pokładzie. Ten ogień nie jest zgotowany ani dla jednego człowieka. On jest zgotowany dla diabła i jego aniołów. Jakie to smutne, że w chrześcijaństwie średniowiecznym szczególnie, gdy straszono ludzi Bogiem, to wymyślono piekło i że demony tam z widłami, smołą uganiają się i męczą tych, którzy byli grzeszni. To ubliża Bogu miłości. Bóg nie jest taki. Chrystus powie, idźcie w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. To demon i jego zbuntowani aniołowie mieli zginąć, a nie człowiek. Za człowieka, za ciebie, za mnie Chrystus został rozpięty na krzyżu. Czy pozostaniemy obojętni na to? Czujemy się grzeszni? To dobrze. To dobrze, nie przerażajmy się tym. Chrystus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto mnie słucha, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. O czym mówi Jezus Chrystus? Skoro czytaliśmy, że wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową, a tu mówi, że nie staniemy przed sądem, żyjemy w czasie sądu, to dzisiaj nasze losy są decydowane. Losy tych, którzy mu uwierzyli. I nikt z nas nie jest wezwany na rozprawę. Dlaczego? Bo tam jest nasz orędownik, tam jest nasz adwokat. Tam jest ten, który nas reprezentuje. To jest ten, któremuśmy uwierzyli. A gdy już przyjdzie czas zmartwychwstania, to wtedy też nie będziemy sądzeni. Wtedy my będziemy sądzeni. Bo Chrystus powiedział w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, nie dziwcie się temu, oj, bardzo niewidoczny tekst, przeczytam go, nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Wyjdą ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia, a ci, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Sąd w sprawie zbawionych, w sprawie tych, którzy Bogu zaufali, jest zaocznie dla nich samych. On jest rzeczywisty, bo tam jest rzeczywisty Zbawiciel. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, napisał Jan, sami siebie zwodzimy, prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Łaska Boża jest niezwykle pojemna. Dotyczy każdego człowieka i każdej sytuacji. W Biblii zagadnienie i sceny sądu są ściśle umiejscowione nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni. Dzisiaj poznaliśmy zagadnienie samego sądu. Sąd odbywa się tam, gdzie Bóg zasiada na swym tronie. A gdzie Bóg zasiada? Niebie. Starotestamentowa lekcja na temat życia człowieka, jego upadków, oczyszczenia z nich, a także sądu była przekazywana w świątyni. Świątynia była lekcją poglądową na to, co się dzieje z grzechem, co się powinno stać. I Bóg zapraszał nas do udziału w realizacji tego procesu. Był jeden dzień w roku, w tym cyklu dorocznym, który nazywano dniem pojednania albo oczyszczenia, albo dniem sądu. To są synonimy. Pojednanie z Bogiem,
oczyszczenie od grzechów, zadecydowanie o ostatecznych losach. Prorok Daniel dokładnie znał tę prawdę. On był Hebrajczykiem. On był z rodu królewskiego. On znał zasady przymierza i służby świątynnej, która była dla niego bardzo oczywista. Dla nas nie jest. Bo my nie żyjemy w Starym Testamencie. W 8 rozdziale swojego proroctwa Daniel opisuje wizję ataku na Boga i na Jego świątynię. Ten Jom Kippur to jest ten dzień sądu, o którym napisał nam Daniel i już wiemy, że w przedziale czasu pomiędzy końcówką XVIII wieku a powtórnym przyjściem Chrystusa rozpocznie się. Kiedy się rozpocznie? Świątynia nam to wyjaśni. Świątynia nam to pokaże. Dziękuję bardzo serdecznie za wasz udział. Zapraszam na kolejne spotkanie jeszcze dzisiaj o godzinie 17:00. Mówić będziemy o arcykapłanie i o jego świątyni. Dobrze by było, gdybyśmy w domu mogli poczytać sobie troszeczkę, może z 4 rozdziału i z 16 rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej, Księgi Kapłańskiej. To nas przygotuje do tego tematu. Ale jeżeli nie zdążymy, bo zapraszam was też na spacer w międzyczasie, nie tylko drogę stąd do domu i z domu znowu tutaj, ale korzystajmy ze świeżego powietrza. Natomiast na tym temacie się spotkamy. Pamiętajmy, że nie ma zbawienia i nigdy nie było bez kapłana i bez świątyni i bez ofiary. Te 3 czynniki są konieczne, aby zbawienie stało się realne. Świątynia i to w całym okresie historii ludzkości. I kapłan, i ofiara. Chciałbym Bogu podziękować w modlitwie za to, że mogliśmy rozmawiać i to tak bardzo szeroko na temat zagadnień, które teraz będą procentowały w naszej dalszej lekturze i rozważaniu nad Księgą Daniela. Panie i Boże nasz, niech będzie uwielbione Twoje imię za Twoją dobroć, mądrość, wielkość i wielkość nie tylko w potędze i wszechmocy, ale wielkość w Twojej łasce i miłości. Dziękuję Ci, drogi Boże, że sąd nie jest niczym przerażającym, że tam na sądzie, gdy nasze sprawy są rozpatrywane, my tam nie musimy nawet być osobiście, bo tam jest ten, któremuśmy zaufali, który jest naszym pośrednikiem, naszym arcykapłanem i ofiarą za grzechy nasze. Chwała, cześć i uwielbienie niech płyną Tobie, drogi Ojcze, Synowi Twojemu i Duchowi Świętemu, za wszystko, co dla nas uczyniłeś, co nam proponujesz i do czego nas zapraszasz. Zgromadź nas znowu o godzinie 17:00. Dziękujemy Ci za to, że to będzie możliwe. Amen.